Witam słuchaczy na nowym kanale warznews.pl głosem Berlina. Nazywam się Tomasz Woloszyn, guten Abend i dzisiaj zaczynamy nasze pierwsze spotkanie. Bardzo mi miło, dobry wieczór naszym słuchaczom. Spotykamy się tu w Głosie Berlina, bo chcemy Wam, słuchaczom, opowiedzieć, jaki jest punkt widzenia w Niemczech na socjologiczne wydarzenia gospodarcze. Ja nazywam się Aleksandra Fedorska, pracuję dla polskich i niemieckich mediów, jestem korespondentką, publicystką, interesuję się głównie tematami energetyki, ale oczywiście jako politolog, ogólnie polityką i tym, co się w Niemczech dzieje, w kraju, w którym spędziłam 31 lat mojego życia. Od 5 lat mieszkam w Polsce i pracuję dwujęzycznie. Okej, no to się jeszcze kilka słów też do mojej osoby. Tak jak już mówiłem, Tomasz Woloszyn, mieszkam od ponad 33 lat w Niemczech, czyli od dziecka. Pracuję, prowadzę firmę, interesuję się polityką, gospodarką, militarią, angażuję się też politycznie. Dlatego uważam, że te nasze spotkania będą bardzo interesujące i możemy pokazać słuchaczom w Polsce po prostu na myślenie też zwykłego niemieckiego obywatela. To myślę, że zaczniemy dzisiaj na temat AfD. Tak, dzisiaj wieczorem wielkie boom. W Niemczech po raz pierwszy starostą został wybrany polityk partii Alternative für Deutschland, AfD. Prawicowa, populistyczna partia, której Niemcy się boją. To jest jej pierwszy taki sukces. I jest to przełom. To jest też w niemieckim społeczeństwie, w niemieckich mediach, co tutaj z Tomasem śledzimy cały czas. Jest to wielkie, wielkie boom. Dzisiaj wieczorem w Niemczech nie będzie się już mówiło o wczorajszych wydarzeniach w Rosji. Dzisiaj wszyscy będą mówili o małym powiecie Sonneberg. Tak, we wschodnich Niemczech pierwszy radny. Tylko my musimy też naszym słuchaczom powiedzieć, że AfD w punkcie dzisiejszym to jest partią bardzo prawicową, by można powiedzieć. Ale kilka lat temu AfD została stworzona przez byłych członków CDU i FDP, konserwatywnych członków. Te partie były po prostu za bardzo liberalne. I niestety przez te lata partia AfD się bardzo zmieniła na niekorzyść. Stała się bardzo ekstremalna i już mamy pierwsze wyniki, pierwsze wybory, pierwsze wygrane tej partii. I zobaczymy, co będzie nas czekać na następne 2-3 lata. Tak, Tomasz, zgadzam się z Tobą, że ta partia się bardzo zmieniła, ale też postacie, to znaczy twarze tej partii bardzo się zmieniły. Chcę tu przypomnieć, bo to była grupa, która założyła w 2013 tą partię. To była grupa nawet związana, jak przypominam sobie, też ze światem nauki, prawda? Tak, tak. Czy to nie był ten Lücken? Tak, też był. Ale z tych wszystkich osób, które tę partię założyły, to niestety już nikt w tej partii nie działa, prawda? Zostały tylko, można by powiedzieć, ekstremalne pozostałości. Jakby to opisać, Höckel, Weidel, to są osoby, które są bardzo prawicowe, bardzo ekstremistyczne. Można by nawet użyć tego słowa, już podchodzimy pod faszyzm powoli. Tak, chyba Die Taz, czy Tagesspiegel. Ktoś właśnie napisał, gdzieś jest teraz tytuł, chyba przed, czy faszyzm stanie się czymś normalnym w Turindze, coś takiego. Było. Z tego, co my tu widzimy, przynajmniej ja tu widzę, w Niemczech Zachodnich AfD takiego poparcia na dzień dzisiejszy nie będzie miała. Ale tak jak już mówię, na dzień dzisiejszy. Ale to też się może szybko zmienić. Tak, może krótko, taki od nas, osoby, które tak długo przecież w tych Niemczech żyły, dla nas operowanie tymi terminami, landy, kraje związkowe,
To jest coś takiego bardzo naturalnego, że my sobie po prostu, jak my rzucamy sobie takie hasło Turinga, prawda, Tomasz, to my już doskonale wiemy, co to jest. My już wiemy, że to jest kraj związkowy, który leży na wschodzie Niemiec. My już wiemy, że to jest biedniejszy kraj i takie rzeczy. Chcemy was tutaj w to wprowadzić, bo kwestia krajów związkowych, tak zwanych landów, to jest w Niemczech bardzo ważny element ich polityki. Ten federalizm, on jest naprawdę żywy i on jest naprawdę też przez, powiedziałabym, wyborców w inteligentny sposób używany nawet w polityce, bo są konstelacje na przykład, które funkcjonują w landzie, a już na poziomie federalnym nie. To się zgadza. To mamy też po ostatnich wyborach, że mieliśmy, no powiedzmy, Jamajka, koalicję i inne koalicje z różnych partii, co w rządzie federalnym to by nigdy nie zadziałało, ale na poziomie Landtag, to albo nawet na poziomie komunalnym, to wszystko funkcjonuje jeszcze. Tak, i twój punkt widzenia, Tomasz, tak jak ciebie zrozumiałam, jest ten bardzo w zachodnich landach, prawda? Tak, zgadza się. A ja mogę państwu więcej powiedzieć o północnych Niemczech, konkretnie o Schleswig-Holsztynie, gdzie bardzo długo mieszkałam, gdzie pracowałam też jako dziennikarka, ale teraz, od kiedy jestem w Polsce, zajmuję się wschodnimi landami. Tymi graniczącymi z Polską i dlatego też o Turyndze mogę państwu też wiele powiedzieć, bo to nie jest przypadek, że pierwszy starosta z ramienia AfD został wybrany akurat w Turyndze, bo jest to kraj związkowy, gdzie AfD jest, tak jak ty mówisz, Tomasz, jest naprawdę takim hardkorem przez właśnie tą twarz tego Beat Höcke, prawda? Że oni są ekstremalni, naprawdę. Jest ostry, opiszemy to naszym słuchaczom, że na poziomie tych landów ten federalizm dotyczy też organizacji partyjnych, że na przykład AfD Thüringen nie jest koniecznie tożsama z federalną organizacją tej partii, prawda, że one tak, są samodzielne też w landach. To się zgadza. To tak samo mamy na przykład mamy wybory do Bundestag, to w Niemczech się nie daje głosu na kanclerza, tylko na partię. A dopiero potem partia wybiera swojego kanclerza, ta, która wygra. Tak, z grubsza. I chciałam tu wrócić do 2020 roku, bo już wtedy AfD odniosła w Turyndze szalony sukces. Przypominasz sobie tą aferę w Landtagu? Tak. To było wtedy, co jeszcze Kwiatki dostał. I to było już, to było bardzo, bardzo dziwne, bo na premiera, bo kraje związkowe w Niemczech mają swojego premiera, mają swój rząd, mają swoje parlamenty, tak zwane Landtagi. I tam został wybrany przez Landtag, został wybrany przewodniczący FDP, liberałów. To się zgadza. Głosami właśnie tych prawicowców AfD. I normalnie, regularnie wybrany. Wszystko wydawałoby się okej, tak? Nie było od strony stricte prawnej nie było żadnych zarzutów, ale zmuszono go do dymisji, tak. Bo było to niemożliwe, żeby został wybrany głosami tych prawicowych faszystów. Ale ku zaskoczeniu na przykład mojemu, premierem w końcu, to znaczy po tych wszystkich wydarzeniach, wybrano szefa partii Die Linke, tak? Postkomunistę, Ramelow. I on od tego czasu jest premierem tego landu już po raz drugi. Więc no, dziwne to jest, że ci ekstremiści są okej, a drudzy nie. Ten musi dać się do dymisji, drugi nie. Nie wiem, jak ty to widzisz, Tomasz. Powiedzmy to tak, z punktu widzenia to ta historia była kompletnie
i śmieszne, i troszeczkę za bardzo napompowane zdaniem. Okej, żyjemy w demokracji, został wybrany w demokracji i teoretycznie to żaden nie powinien się do tego, powiedzmy, brzydko mówiąc, dowalić, że coś tam wyszło nie tak, ale jednak w Berlinie partie CDU, SPD stwierdziły, FDP też, że to tak nie może być, że my przecież nie będziemy wspomagać AfD albo głosami AfD naszego człowieka damy tam jako premiera landu. Słuchaj, czy ty widzisz związek teraz z tym starostą? Czy to jest tak, że to jednak u wyborców w Turyndze ten numer nie przejdzie, że oni są po prostu źli, oni są po prostu wkurzeni i zrobili teraz taki numer? Nie, to przejdzie, ponieważ we wschodnich Niemczech partie ekstremalne to zawsze miały do powiedzenia. Czy to było NPD, czy teraz mamy AfD, no niestety od połączenia Niemiec to ciągle są problemy we wschodnich Niemczech z partiami ekstremalnymi. Ale powiem ci, że ja widzę związek, bo widzisz, no jednak to wydarzenie w tej Turyndze było ekstremalne i to się wszystko wydarzyło dosłownie miesiąc czy 6 tygodni przed pandemią. Tak, to się zgadza, to się zgadza. Ale tu mamy, tak jak mówiłem, tu mamy związek pandemia, wojna na Ukrainie i ludzie są bardzo niepewni tej sytuacji politycznej, jaką teraz mamy. Tak. To bardzo niepewni i wiadomo, jak człowiek jest niepewny, to szuka wytłumaczenia, no to szuka po prostu odpowiedzi. I na dzień dzisiejszy żadne partie, czy SPD, czy CDU, czy FDP nie są w stanie obywatelowi tych odpowiedzi dać, a AfD próbuje to. Wprawdzie w ekstremalny sposób, ale taką samą sytuację mieliśmy przecież w latach 20., jak NSDAP w identyczny sposób łapały głosy wyborców. Wiesz, ja też myślę, że jakby polityczne odejście już na emeryturę Merkel tu bardzo zostawiło po sobie też taką szaloną próżnię. Jednak ludzie ufali jej tak długi czas. Niemcy nie tylko, że jej ufali jako polityk, ja odnoszę wrażenie, że oni polegali na niej też jako na osobie. Zakończyła swoją karierę polityczną i została taka jedna wielka dziura, którą nikt nie jest w stanie zapełnić. Scholz niestety nie jest osobą, powiedzmy, sympatyczną. A tak poza tym w tej całej teraz politycznym Berlinie, to ja też nie widzę żadnej osoby, która by mogła Merkel zastąpić. Ani z Bawarii, ani też z innego landu. No, nie ma nikogo. Mi chodzi teraz po głowie taka sprawa, takie moje wrażenie, które odnoszę czytając te wszystkie nagłówki teraz po tej sprawie w Zone B, jak te nagłówki są panikarskie, one są bardzo takie ostre. To jak media głównego nurtu zareagowały teraz na tego starostę. No, ale przecież też wszystkie sondaże dają FDP niesamowite wyniki obecnie, nie? To jest druga najważniejsza jakby siła polityczna w sondażach. No tak to teraz wygląda. Tak. AfD teraz po prostu przez wojnę w Ukrainie robi sobie plus punkty. Taka jest prawda. Myślę, że to się głównie bierze z tego nastawienia antywojennego? Powiedzmy, my to nastawienie antywojenne mamy głównie we wschodnich Niemczech. W Niemczech zachodnich większość obywateli, polityków jest za wspieraniem Ukrainy, nawet za powiększeniem pomocy dla Ukrainy, a we wschodnich Niemczech, niestety moim zdaniem, to jest
ci obywatele żyli, prawda, tyle lat w komunizmie i oni Rosjan traktują troszeczkę inaczej niż na zachodnich Niemczech. Jak najbardziej. Ja się z tym też spotykam w rozmowach z politykami wschodnich Niemczech. Bez względu na to, jaka partia, oni są po prostu prorosyjscy. Tak, tak. To się w zupełności z tobą zgadzam, że we wschodnich Niemczech wszyscy politycy obojętnie z której partii są prorosyjscy. Mamy to te przykłady nawet z CDU, jak premier, nie wiem, czy to jest premier teraz Brandenburga, mówi, żeby linię Nord Stream 1 z powrotem zreperować i przyjąć do ruchu. Miałam rozmowę właśnie z panią starostą z Schwedt, to jest to miejsce, prowadziłam z nią wywiad, to jest ta rafineria wschodnio-niemiecka, która potrzebuje tak tych dostaw ropy. Dotychczas była to ropa rosyjska, ale od stycznia doszło do innych dostaw, można było przekierować inne dostawy i ta rafineria jest nadal własnością rosyjskiego Rosnieftu. Bardzo bolesna rzecz i Niemcy się upierają przy tym. Bardzo trudna sprawa. Ja prowadzę wywiad z tą panią, a ona przedstawia całkowicie rosyjski punkt widzenia. Tak, tak. Było straszne i w naszej rozmowie, która się jeszcze toczyła po naszym wywiadzie oficjalnym, rozmawiałyśmy o wojnie na Ukrainie i ja przedstawiłam mój punkt widzenia. I ona mi się naprawdę, ale tak to nie było jakoś agresywne czy coś, tylko ona mnie się spytała, jak to możliwe? Ja robię takie miłe, podobno miłe wrażenie. Czy jak to może być, że ja życzę światu wojny? Tak, tutaj mamy znowu inny temat. Po II wojnie światowej, wiadomo, państwo niemieckie leżało w gruzach i było, trzeba było je politycznie odbudować, co Amerykanie, Anglicy to bardzo dobrze zrobili i no niestety, powiedzmy to tak, wszczepili w Niemczech taką pacyfikację, by można to było nazwać, że wojna to wszystko jest B, Niemcy są winni, byli winni, będą winni i mi się wydaje, że właśnie przez to się to też wzięło. Ale powiem ci, że odnoszę też wrażenie, że jest w kolejnych generacjach wielka też niewiedza. Jest. I to też pomaga AfD, bo AfD też o historii mówi tylko hasłami, ogólnikami i bardzo łatwo, po pierwsze łatwo jest im zarzucić kłamstwa historyczne, ale z drugiej strony też wyborca słuchający to, często, szczególnie ten bardzo młody, on już w ogóle nie ma wiedzy podstawowej, na przykład o II wojnie światowej. Właśnie przez to, co ty mówisz, prawda, że zamknięto jakby tą przeszłość bolesną, straszną i powiedziano na wieki wieków, wojna jest czymś złym, przemoc jest czymś złym. I wiele młodych ludzi nie ma podstawowych wiadomości o historii. Nie zna terminów, nie zna definicji najważniejszych rzeczy. I nawet wśród młodych politologów, z którymi mam kontakt, bardzo trudno mi znaleźć kogoś, kto by wiedział, kiedy zaczęła się II wojna światowa. To też już zauważyłem, że wiedza podstawowa w Niemczech, obojętnie na jaki temat, jest w tym momencie bardzo niska. Ale nie uważasz, że to gra po prostu, to gra w kierunku AfD? Że nie mogą... Tak naciągać i tymi hasłami rzucać, jakimiś terminami i nawet ktoś się, jak już będzie za późno, w ogóle zrozumie, o co tej AfD chodzi, nie? To się zgadza. Po prostu takimi hasłami zawsze się łapało wyborców, którzy albo nie mieli własnego zdania, albo na których można było bardzo łatwo wpłynąć. Tu mamy znowu powrót do lat 20. Ja to widzę w tym kontekście, że my się znajdujemy politycznie w pierwszej dekadzie lat 20.
I to niestety może być bardzo niebezpieczne. Ale powiem ci, że teraz powiało strachem, jak w następnym roku będą wybory w aż trzech wschodnio-niemieckich landach. Mówimy na przykład o Brandenburgii, bardzo narażonej na AfD. To przewidujesz, że możemy się doczekać nie tylko AfD starosty, ale może nawet faktycznie premiera? Tak. Ja przypuszczam, że na dzień dzisiejszy AfD osiągnie tam spokojnie 30%. Jak nie więcej. No a jak myślisz, jak zareaguje wtedy centrala? Jak rząd federalny zareaguje na to? Będzie znowu wielki numer i dymisje, natłok medii, awantura? Nie będzie nic takiego. Będzie może trochę jednogłośne w telewizji, ale co mają zrobić? Jak AfD wygra tam wybory i postawią swojego premiera za pomocą, powiedzmy, innego partnera, prawda? To jest naprawdę, moim zdaniem, to jest dopiero na początek. Okej, i wiesz, bo na przykład jak teraz patrzy się na te sondaże landowe, no to no na przykład w takiej Brandenburgii, czy na przykład w Mecklenburgii, AfD miałaby szansę zostać najważniejszą partią, nie? Tak, największą partią, tak. Ale nie by możliwości samodzielnego rządzenia. To też się zgadza. To by na dzień dzisiejszy by potrzebowała partnera. Którego na teraz nie ma. Którego na teraz nie ma. To wszystko zależy ze swoim programem politycznym, prawda? Może znajdą wspólny konsens z CDU. To też jest nam możliwe. Uważasz to za możliwe? Na dzień dzisiejszy mniej możliwe. Ale nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. Nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. Prawda? Wiesz, ja widzę takie coś, że tak zwany, bo Niemcy tak to określają, Brandmauer, to znaczy jakby taki mur, którym się dzisiaj politycznie, ale też medialnie otacza ekstremistów prawicowych, nie? To znaczy, tak, że w parlamentach się z nimi nie współpracuje, oni nie mają żadnych pozycji, które im parlamentarnie przysługują. No nawet w komisjach przykład, i tak dalej. Przepraszam, że przerwałem. Mieliśmy przecież przykład w Bundestagu tych kilka pozycji, co by należało do AfD, a zostały wszystkie propozycje od nich w ogóle odrzucone przez CDU-SPD, prawda? Więc wiesz co, ja w takiej sytuacji, jeśli siła AfD by się utrzymała w wschodnich landach, bo na razie mówimy, i to zaznaczmy naszym słuchaczom, że mówimy o 20-30% wyłącznie w wschodnich landach. Zaznaczamy, wyłącznie w wschodnich landach. I ten sondaż 19% jakby na poziomie federalnym, to jest sondaż, a wybory są za 2-2,5 roku. Więc to jest daleka przyszłość. Wschodnie landy to jest w następnym roku już. Tak. I ja spodziewam się tu takiej sytuacji, że faktycznie, szczególnie w Turyndze jest to bardzo widoczne w sondażach, może być taka sytuacja, że oni tam faktycznie na przykład mają 30%. Co nie daje im możliwości samodzielnego rządzenia. To znaczy, że będzie stworzony jakby antyrząd wszystkich innych sił. Tak. I to doprowadzi do szalonej polaryzacji wschodnich landów. Wiesz, co to będzie taki parlament i taka polityka? Totalnie anty. Tak, możemy mieć, no powiedzmy też, duży problem w Bundesrat, prawda? Tak. Bundesrat to jest rada tych wszystkich landów i tam możemy mieć bardzo duży problem. Ale ja też widzę problem na ulicy. Ja widzę potencjał. Lipsk to jest tak. W ogóle
Wiecie, to jest Hofburg, jak to ten, takie centrum, takie, to jest to lewicowe, brzydko mówiąc, lewackie miasto w Niemczech. Tak. Największe lewackie protesty, najbardziej ekstremalne pojęcie właśnie tych wszystkich ruchów lewicowych, to jest Lipsk. Zgadza się, tam zgadza w ogóle, się, jak ja sobie te tereny wyobrażam, które by były tym dotknięte, no to przecież no to jest wojna na ulicy. To się zgadza, to się zgadza. Też jest pytanie, czemu AfD ma we wschodnich landach takie duże poparcie. Musimy też zauważyć, że we wschodnich landach infrastruktura czy przemysł nie jest tak rozwinięty jak w zachodnich, północnych albo południowych Niemczech. Tam mamy no niestety jeszcze do tej pory no, deficyty. Tak samo bezrobotność w tych landach jest wyższa niż w zachodnich landach. To też jest fakt. I przez to to są też wyborcy, którzy idą do AfD. AfD obiecuje pracę, obiecuje nowe stanowiska pracy i ludzie w to wierzą. Ale AfD obiecuje coś bardzo ważne dla ludzi. Tak, tak. Zgadza brak się. Migrantów. I to jest też olbrzymia różnica, tak, tak. Bo ich na wschodzie Niemiec jest bardzo mało. Ja właśnie czekałem z tym aspektem do tej pory. I dlatego to, z jednej strony to jest lekko niezrozumiałe, ponieważ we wschodnich Niemczech, pomijając duże miasta, to w małych miastach nie ma dużo migrantów. To naprawdę jest 1-2% no maksymalnie. Nie tak jak u nas no na zachodzie. I to jest taki fenomen, że we wschodnich Niemczech nie ma migrantów, a AfD mówi, ale my wszystkich migrantów wycofamy. No to też taki. Ale wiesz co, fenomen. Tomasz? Ja ostatnio trafiłam na takie nagranie w radiu. To było w stacji radiowo-telewizyjnej MDR. To jest publiczna. Nie można tej stacji nic zarzucić jako medium, bo moim zdaniem należy to do absolutnego mainstreamu z wysoką jakością. I powiem ci, tam była taka audycja o Chemnitz. Kiedyś tam Karl Marxstadt, nie? Tak. Taka 3,5 minutówka, która jest zawsze produkowana przez radia. Pewnie nasi słuchacze to znają. Przedstawiony jest temat i takie krótkie cytaty. I to dotychczas w miarę spokojne miasteczko po prostu tonie w problemach związanych z narkotykami, z dilerką na ulicach i tak. Przemocą. Tak. Jest to wywołane właśnie przez grupę przybyszy, którzy przybyli przez ostatnie lata. Głównie po 2015 roku. I ta radiostacja zdecydowała się na puszczenie tak kontrowersyjnego materiału. Zainteresowały mnie szczególnie wypowiedzi kobiet. Bo mi się zdaje, że to jest ważna grupa wyborców AfD, o której się bardzo rzadko mówi. Bo to wcale nie są młode chłopaki, którzy mają maksymalnie krótkie włosy, tak? To niekoniecznie tak jest w tych wschodnich landach i jakieś takie rozbudowane karki. Niekoniecznie. Ten program dał mi szalenie do myślenia, bo były to kobiety w wieku średnim. I słychać było, że może i matki, czy babcie, które powiedziały bardzo rzeczowo, jak bardzo się boją. Tak, zgadza się. Powiedzmy, to wszystko się tak troszeczkę no, zaczęło od tej pamiętnej nocy sylwestrowej w Kolonii, prawda? I co ten temat został trochę no, przez media no, podjęty i też coraz głośniej się mówi. Chociaż do tej pory w mediach jak mamy temat gwałtu albo no, morderstwa przez emigrantów, to jest no, mówione, no, albo to są tylko przypadki pojedyncze, albo ta osoba była chora psychicznie. No to jak człowiek się na to tak spojrzy, no to większość tych ludzi jest chora psychicznie, czy jak?
prawda? Ale wiesz co, jeszcze krótko chciałam dodać do tego programu, bo mi się zdaje, że zachód Niemiec, na przykład tak znam to z Hamburga, miasto, które znam, mi się zdaje, że obywatele mieli dziesiątki lat, żeby się, znaczy mieszkańcy Hamburga, Kilonii, mogli się do wielu rzeczy przyczynić po prostu o to, co się dzieje na ulicach, a w Niemczech na przykład problemy związane właśnie z nałogami i tak dalej są po prostu widoczne na ulicy. Powiedzmy, te rzeczy są coraz bardziej widoczne. Ja też widzę te zmiany u nas. Ja mieszkam w niewielkim miasteczku Warsztajn, to jest może 10 tysięcy mieszkańców. Jak ja porównam tą sytuację, którą mamy teraz, a sprzed powiedzmy 8-9 lat, to te różnice są kolosalne. Mamy naprawdę kobiety się dwa razy zastanawiają, czy mogą wieczorem wyjść same na ulicę, prawda? Czy mogą wyjść same do knajpy, na piwo. Ostatnio, ja mieszkam też niedaleko większego miasta ZOS, bo my należymy do okręgu ZOS. I tak czytałem wczoraj. Wczoraj czytałem na przykład, że w piątek w nocy dwóch mężczyzn zostało przez grupkę młodocianych pobite. Oczywiście nie było napisane, że to byli emigranci, tylko było bardzo kulturalnie napisane, że te osoby są od niedawna zameldowane w naszym rejonie. Czyli już każdy wie, o jakim kręgu osób się już mówi, prawda? I wiesz, ja myślę, że te wszystkie przemiany na wschodzie, ten wschód był bardzo, bardzo spokojnym regionem. Wiele rzeczy tam w ogóle nie było znane jeszcze niedawno. Że oni są w czymś w rodzaju po prostu szoku, co chodzi o te przemiany. Oni po raz pierwszy mają do czynienia z dużą skalą, z ich punktu widzenia, tak? Dla kogoś 5% uchodźców to jest na przykład tam, jak myślę o twoim terenie czy coś, to może się wydawać śmieszne, tak? Dla takiego Bonn to jest chyba, nie wiem, czy dla Hamburga to jest po prostu jakiś śmiech. Już w jakimś Chemnitz, czy na przykład Frankfurt Oder, miasto, które też dobrze znam, to może być strasznie dużo. Bo to jest kwestia odczucia, prawda? Tak. I do tego dochodzą teraz kwestie kryminalne, które też nie były znane. I nie na taką skalę. I one się bardziej rzucają w oczy i mi się zdaje, że u ludzi po prostu wzbudzają takie właśnie lęki, uczucia i to jest świetny narybek dla AfD. Liczącej... Tak. To się zgadza. AfD, powiedzmy to tak, żeruje na lękach normalnych obywateli. To jest fakt. Ale jeszcze chciałem dodać pewien aspekt, co my już przedtem to zaczęliśmy omawiać, a mianowicie Ruslan Deutsche w AfD. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to są Ruslan Deutsche. Ruslan Deutsche to są Rosjanie pochodzenia niemieckiego albo Niemcy pochodzenia rosyjskiego, jak to woli, którzy od po 90 roku przyjeżdżają z Kazachstanu, z Syberii, z nadwogi do Niemiec. Przez to, że mają korzenie niemieckie, dostały też obywatelstwo niemieckie. To się o tych osobach mówi Ruslan Deutsche. Problem jest taki, że to są głównie też wyborcy AfD. Czemu? Ponieważ ci Ruslan Deutsche w większości są też wyborcami albo popierają prezydenta Putina. Prawda? Jak już mówiłem, mam tu przykład też w sąsiedztwie. Mamy tutaj powiedzmy kilku sąsiadów, którzy są Ruslan Deutsche i ja ten temat z nimi miałem o wojnie na Ukrainie. To tak się na mnie popatrzyli z dużymi oczami, mówią, ale Ukraińcy są sobie winni, przecież Putin broni Rosji. I to się tak zapytałem, ale jak? No przecież macie dostęp do wolnych mediów. Oglądacie przecież niemiecką telewizję? Nie, nie. My oglądamy tylko rosyjską telewizję. I my słuchamy też kanałów rosyjskich, które są produkowane przez AfD. To też są wyborcy
prawda? I to jest bardzo duży procent Ausländer, którzy będą AfD wybierać. Ogólnie Russlanddeutsche odgrywają dużą, dużą rolę też w niemieckim społeczeństwie. Przypominasz sobie tego autora słynnego z Russendisco? Tak. Że to są postacie po prostu też, ja tutaj nie chcę, bo ja nie wiem, czy Kamina ma jakiś tam związek z ruchami proputinowskimi, to w ogóle tutaj mi nie chodzi, bo on mi się zdaje w ogóle nie jest z tego kierunku, ale chcę po prostu pokazać, że osoby pochodzenia rosyjskiego, czy niemiecko-rosyjskiego, czy jak my to w ogóle określimy, tak, w kontekście z Rosją stojący odgrywają w życiu publicznym niemieckim naprawdę olbrzymią rolę. Ta piosenkarka Helene Fischer, to jest Russlanddeutsche. Helene Fischer z Syberii, zgadza się. Obecnie chyba, nie wiem, czy ona jeszcze jest, to znaczy jak ja wyjechałam z Niemiec 5 lat temu, to można było powiedzieć, że to była najpopularniejsza, prawda? Nie wiem, czy to jest pies aktualny. Do tej pory. Tak? Gwiazda sezonu. Nie, co to było? Wir gehen durch die Nacht, tak? Boże Maria, to chyba latami. Latami. Tak, i właśnie takie postacie, tak? Blondynka, przepiękna, olbrzymi sukces, utalentowana, bogata. I ona też właśnie należy do tego kręgu. Tak, zgadza się. Ja widzę, że no niestety mamy duży problem z Russlanddeutsche. Z jednej strony oni też mówią, że my jesteśmy Niemcami. I do tej pory większość z nich po prostu nie umiała się do społeczeństwa niemieckiego dostosować, asymilować. Znam wiele przykładów, że ci ludzie żyją w takim własnym świecie, też odizolowani od pozostałego społeczeństwa. I to są właśnie też wyborcy, którzy słuchają grup proputinowskich, pro-AfD. Tomasz, jedno zastrzeżenie, jedna taka myśl w tym kontekście, jak ostatnio były przecież wybory w Turcji. Pamiętasz te artykuły wszystkie, jak to możliwe, że Turcy, którzy się wychowali w trzecim pokoleniu w Niemczech, wybierają Erdogana. A to ja mogę bardzo to wyjaśnić. Mieszkałem ponad 13 lat w Duisburgu, w dzielnicy prawie czysto tureckiej. To jest podobnie jak z Russlanddeutsche, tylko to jest bardziej ekstremalnie. Tu mamy grupę obywateli tureckich, którzy ani słowa nie umieją po niemiecku. Kupują zakupy tylko w tureckich sklepach, chodzą do tureckich lekarzy. Wszystko po prostu jest unikane państwo niemieckie. To są osobne państwo, można było powiedzieć. I ci ludzie głosują właśnie na Erdogana. Słuchaj, ale ja mam inną myśl z tym związaną. No, bo ja interpretuję ten zarzut troszeczkę inaczej, bo jest takie pytanie, tak? Ja mam tutaj przybyszy, tak? Jedni są z Rosji, drudzy są z Turcji. To czy w ogóle jest to realne, że tutaj ktoś do mnie przyjeżdża i tylko dlatego, że ja go tutaj karmię moimi mediami, moim punktem widzenia, mówię tutaj od strony niemieckiej teraz, tak? Że ten ktoś zmieni swój własny punkt widzenia. Bo to jest takie pewne oczekiwanie, bo to jest jednak z tym jest związane życzenie o asymilacji. Tak? Wybieraj, dokonuj wyborów politycznych, jakich ja sobie życzę. Bo ja tobie daję chlebuś, ja tobie daję, daję obywatelstwo, daję tobie moje media. A jednak wychodzi na to, że ci przybysze, te grupy, w pierwszej, drugiej, trzeciej, nie wiem, czy nawet nie dorasta w przypadku Turcji czwarta generacja, oni jednak pozostają w swoim punkcie widzenia. Ja teraz specjalnie zaznaczam to bardzo neutralnie. To jest ich punkt widzenia. Ciekawe jest dla mnie,
skąd ten niemiecki bardzo ostry nacisk na to, żeby oni mieliby zmienić swój punkt widzenia, bo akurat są w Niemczech. Chociaż ja to bardziej widzę w ten sposób, że Niemcy dają tym nowym przybyszom wybór. Słuchaj, albo oglądasz te media, które, tak jak mamy w Turcji albo w Rosji, są czystą propagandą i wierzysz w to, albo oglądasz niezależne media niemieckie i wyrabiasz własne swoje zdanie na ten temat. Jeżeli w tym momencie, ok, przyjąłeś i te informacje, i te informacje do siebie i dalej wybierasz tego Putina czy Erdogana, no to trudno, ale mogłeś podjąć sam tą decyzję, prawda? Okej. Okay. Że mając dostęp do wolnych mediów, jesteś w stanie się neutralnie poinformować. Tak ja to widzę. No. Ale niestety większość tych obywateli preferuje jednak te media, tą telewizję z ojczyzny. Prawda? Czyli Ruslan Deutsche no, oglądają te swoje programy no, po rosyjsku, tą rosyjską propagandę, Turcy no, oglądają tą turecką propagandę i wiadomo, jak człowiek non-stop słyszy te same informacje, to w końcu wierzy w nie. No tak. I to wszystko jest, to wszystko prowadzi do tego, że AfD odnosi taki wielki sukces. Do tego jeszcze pandemia, bo o tym żeśmy nie rozmawiali. Pandemia, tak. Pandemia to był no, początek, można by powiedzieć, wzlotu AfD, prawda? Bo AfD od samego początku była, powiedzmy, sceptycznie no, nastawiona do lockdownu, do szczepienia, do tych wszystkich ograniczeń. Moim zdaniem to było też przez rząd bardzo źle wytłumaczone, że AfD no, zaczęła sobie robić plus punkty. No bo oni siebie sprzedawali w tym momencie jako tacy wolnościowcy, nie? Mówili, że ach, ta pandemia to tak nie jest aż tak straszne, przecież my jesteśmy wolnym krajem, wolnymi obywatelami, nam takiego czegoś nie można z góry no, narzucić, prawda? Takich ograniczeń, tego lockdownu i dużo ludzi zaczęło w to wierzyć. I już wtedy w 2020 tak zaczął wzrastać poziom AfD. Ja też myślę, że to, co widzimy teraz, ten pierwszy, bo to jest pierwszy sukces AfD, że mają swojego starostę w tej Turindze. Nie przesadzajmy też z tym wydarzeniem, bo jest to jakby w kontekście politycznym jednak maleńki szczegół. To jeszcze nic nie mówi, chociaż AfD już zapowiada, że to jest początek, to jest pierwszy kamień milowy na drodze do Berlina. Tak. Podobno Höcke coś takiego tam sobie dzisiaj mówił w Die Zeit, ale wiadomo, to co teraz ma miejsce i też dobre wyniki w sondażach, na to sobie AfD, można powiedzieć, zapracowała i tu na ich korzyść na pewno pandemia, to się z tobą zgadzam, na ich korzyść jednak ogólnie w Niemczech uważam bardziej sceptyczne, co chodzi o Ukrainę, nastawienie. Wiadomo, bardziej na wschodzie niż na zachodzie, to prawda, ale generalnie Niemcy mają do tej wojny i do losów Ukrainy większy dystans w porównaniu na przykład z Polską. Tak, zgadza się. Tu musimy znowu wrócić do tematu, jak będziemy mieli temat wpływy Rosji w polityce niemieckiej. To musimy wrócić aż do lat 70. do kanclerza Willy Brandta, prawda? Tak. Żeby słuchaczom wyjaśnić, dlaczego w Niemczech no niestety to Ukrainą aż tak budzić, powiedzmy, się nie przejmuje. Prawda? Tak. Ale to myślę, że to będzie następny nasz temat. Też tak myślę. Inflacja robi swoje. Inflacja, o właśnie, inflacja też. Lęki przed globalizacją, lęki przed migracją.
To jest wszystko pożywienie dla tych prawicowych populistów, którzy mądrością nie świecą, tak, i elokwencją też rzadko, ale jakoś uzyskują jednak szeroki posłuch i zdobywają coraz więcej wyborców. To się zgadza. I to mamy znowu, no, tak jak już powiedziałem, powtórkę z historii, prawda? I to się dzieje nie tylko w Niemczech. Mamy też we Włoszech, we Francji, na Węgrzech to samo, że partie ekstremalne powoli dochodzą do władzy. Czy tym ponurym zdaniem zamykamy na dzisiaj nasze relacje o AfD, o Niemczech, nasz głos z Berlina dla polskich słuchaczy? Czy to jest na dzisiaj jakby to ostatnie ciemne zdanie? Ach, czy ciemne, powiedzmy lekko pesymistycznie. Następnym razem będziemy się starali, aby nasza audycja zakończyła się bardziej wesoło, radośnie i mniej ponuro. Ale na dzisiaj żegnamy się z Państwem i cieszymy się na następny raz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gute Nacht. Gute Nacht.